Witam Was serdecznie ze Zgorzelca. Przejeżdżałem tutaj i nawet nie miałem świadomości, że jest tak gigantyczny cmentarz wojenny w tej miejscowości. Za moimi plecami widzicie na pewno potężnego orła. Upamiętnia on bohaterów II Armii Wojska Polskiego poległych w walce o wyzwolenie ojczyzny. Za Waszymi plecami jest potężna nekropolia. Leży tutaj ponad 3300 młodych chłopaków, którzy wyzwalali nasze ziemie. Zginęli podczas przepraw przez Nysę Łużycką, czy chociażby podczas kampanii praskiej. Miejsce, które powala z nóg. Zapraszam. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Przysięgam. Przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi to pomóż Bóg. Historia tego cmentarza jest naprawdę niezwykła. Został założony w 1946 roku. Natomiast zanim powstał, to pierwsza jego lokalizacja miała znajdować się w Toporowie bodajże, tak, miejscowość Toporów, tutaj niedaleko. Natomiast ze względów logistycznych postanowiono posadowić go w Zgorzelcu, żeby skompletować, mówiąc dosyć brzydko, tylu żołnierzy poległych, utworzono specgrupę z żołnierzy frontowych, którzy mieli wiedzę, gdzie znajdują się tymczasowe mogiły. Gdzieś po lasach, po polach. Wiecie, jak to jest. Gdy jest front, nikt nie zadaje sobie trudu, żeby gdzieś od razu robić cmentarze. Dlatego były zakrojone ekshumacje na szeroką skalę. Zwożono ciała tych biedaków właśnie tutaj. Przypominam, ponad 3300 młodych chłopaków tutaj spoczywa. Te krzyże są wymowne, ale bardziej wymowne moim zdaniem byłoby, gdyby przy każdym krzyżu stał młody chłopak. 3300 młodych chłopaków stojących. Podporucznik Jakub Kozak, urodzony w 1924, poległ 1945. Nie wiem, czy widać to na kamerze. Krzyże grunwaldzkie. Każdy z tych pomników ma oznaczenia mieczy grunwaldzkich. I mamy tego całe mrowie. Robi to przytłaczające wrażenie. Kanonier. Kanonier Edward Matisowicz. 1918-1945. Na sam koniec wojny. To jest tym bardziej straszne. To jest tym bardziej straszne. Michał Siemionow, 1915, poległ 1945, 10. Dywizja Kompanii Łączności. Jeden z naprawdę nielicznych krzyży, gdzie można zobaczyć żołnierza, który poległ. W tym wypadku starszy sierżant Antoni Sołowyszyn, 1906, poległ 1945. Nie wiem, czy zwracacie uwagę na daty urodzin i datę śmierci. To są dwudziestokilkuletni ludzie.
którzy, żeby nie demony wojny, mogliby normalnie żyć. Sam kwiat polski. Tak, rosyjskie też aga trafialiśmy, tak. Niektóre, jak zwrócicie uwagę, nie mają daty urodzin. Były problemy pewnie z ustaleniem. ...1917 urodzony Polek, 1945. Centralne miejsce tego cmentarza, tej nekropolii wojskowej jest granitowy pomnik. Z prawej, tej ciemniejszej strony mamy orła Polski, a tutaj miecze grunwaldzkie. Poległym za Polskę. Taka refleksja mnie naszła. Tyle tysięcy ludzi, tu młodych chłopaków leży, którym nie dane było dożyć pokoju. A co mamy dzisiaj, w 2023 roku, w lipcu? No zobaczcie, tu nie ma żadnych wieńcy. Jeden znicz ktoś postawił, a tak miejsce zupełnie zapomniane. Oczywiście na wyborach chyba ktoś sobie o tym przypomniał, bo poszperałem troszkę w internecie i znalazłem takie oto zdjęcie, że w 1995 roku na ten cmentarz przybył Lech... Jaki? No nie ten, co myślicie. Lech Wałęsa, prezydent. Także to tylko od okoliczności do okoliczności. Ja rozumiem, że... Ale nie mogę też pojąć jednej rzeczy. No przecież ci ludzie, no tak, oni nie zawsze mogli, nie mieli czas na to, żeby pozostawić potomków. W dużej mierze mogło być tak, że po prostu poumierała rodzina i te groby są po prostu teraz opustoszałe. No, nie jest to cmentarz zaniedbany, bo bym zgrzeszył, gdybym w ten sposób powiedział, bo widać, jest to elegancko wszystko koszone. Natomiast takich inicjatyw z rodziny to mało tutaj jest. Może to jest właśnie związek tego, że ci ludzie po prostu nawet nie mieli nawet czasu w życiu, żeby gdzieś nawet za rękę dziewczynę trzymać. A co dopiero mówić o jakichś założeniu rodziny i o potomkach. Smutna historia. Wiem, że jak jestem w takich miejscach, to bierze mnie taka straszna melancholia. Tak już jest, wybaczcie ten mój ton. Ale nie da się, będąc tutaj. I gdy sobie pomyślę, że ja teraz mając 49 lat, sobie tutaj chodzę i to wszystko dzięki wam. To wszystko dzięki wam. Odpoczywajcie w pokoju.
Dobrze, ludzie. To będzie wszystko z tego cmentarza wojskowego, który normalnie wrył mi się w głowę. Wiecie, to inaczej jest czytać, że gdzieś zginęło 3000 czy 100 tysięcy, jak to miało miejsce na innych frontach, czy choćby I wojny światowej. Ale zobaczyć tutaj to wszystko na oczy, te krzyże, jest to coś, co naprawdę pozwala inaczej patrzeć na te dzisiejsze nasze sprawy, na te nasze niekoniecznie dobre rządy czy nierządy. Krótko mówiąc, my żyjemy, mamy wybór. Ci młodzi ludzie takiego wyboru nie mieli. Ołowiana kula wszystko zniszczyła. W ułamku sekundy przestali czuć, kochać, nienawidzić. Straszne to. Trzymajcie się ciepło. Cześć.